Trwamy w dziękczynieniu za 31 lat posługi Radia Maryja, rozgłośni, która jest szczególnym darem dla jej słuchaczy, zwłaszcza dla osób chorych i cierpiących. Od 31 lat Radio Maryja dociera do milionów polskich domów. A my chcemy budować miłość i pokój z wszystkimi. I to jest Radio Maryja. Mówił dyrektor i założyciel rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. Wczoraj wielka radiowa rodzina świętowała w Toruniu rocznicę powstania swojego radia. Ewangelizacja to główna misja Radia Maryja. W tę wielką i ważną misję niesienia Chrystusa innym od 31 lat włącza się Radio Maryja. Podkreślał metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Radio łączy ludzkie serca na całym świecie. Radio Maryja daje nam Boga, uczy nas Boga, uczy modlitwy. Uczy takiego zawierzenia Matce Bożej. To zawierzenie i modlitwa płynąca z Radia Maryja jest ogromnym wsparciem dla wielu słuchaczy. A jak człowiekowi ciężko na duszy, to dobrze włączyć Radio Maryja. To szczególnie ważne dla chorych i cierpiących, takich jak pan Janusz. Radio Maryja, jak podkreśla jego opiekun, stało się dla niego towarzyszem życia. Bierze udział w codziennych modlitwach, słucha audycji. Ma dzięki temu towarzystwo. Radio Maryja to codzienna modlitwa, katechezy i transmisje mszy świętych. Ile dobra daje to Radio Maryja, ile pomaga nam w życiu codziennym, osobistym. To jest coś wspaniałego. Radio Maryja, jak podkreśla pani Gertruda Szumska, to coś więcej. To także wyjątkowa wspólnota rodziny Radia Maryja. To jest ta więź, która nas łączy. 31. rocznicę swojego powstania Radio Maryja będzie świętowało także w Bydgoszczy w najbliższy czwartek 8 grudnia. Tego dnia w 1991 roku w uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny toruńska rozgłośnia rozpoczęła swoje nadawanie.